Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, miło mi Was gościć w takim nietypowym filmie dzisiaj na kanale, jak już pewnie zauważyliście po tytule. Witam Was w takim filmiku informacyjnym odnośnie aukcji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo słuchajcie, mam tutaj kilka fantów, które chciałbym oddać, których nie używam, które bardziej przydadzą się dzieciakom, gdy ktoś z Was wylicytuje tutaj te rzeczy. Kilka z nich mam, część z nich pewnie widzieliście już na Instagramie. Jeżeli nie, to Was tam zapraszam, bo tam jest pełne Insta Stories. Będą też dodatkowe zdjęcia. I słuchajcie, wszystkie linki, wszystko będzie oczywiście w opisie, więc o to się nie martwcie. Także na pewno wszystko będzie. Także słuchajcie, myślę, że przejdziemy sobie tutaj do konkretów. Powiem Wam dokładnie, co oddaję, w jakiej formie i tak dalej, bo nie będę ukrywać, że dużo rzeczy z pikselów, woodboxów i z innych tam rzeczy gdzieś tam powpadało, które tak na dobrą sprawę się kurzą po prostu i leżały gdzieś w pudełku. Ale stwierdziłem, że oddam je po prostu na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Więc słuchajcie, ja od razu mówię i to nie jest tak, że żebrze o to, ale dajcie, udostępnijcie to gdziekolwiek tylko możecie. Może któryś z Waszych znajomych będzie chciał zalicytować, bo wszystkie środki, które tutaj zostaną uzbierane, przechodzą na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc zobaczymy, ile uda nam się zebrać tutaj z licytacji. Wszystkie licytacje od dzisiaj trwają tydzień, czyli do przyszłego poniedziałku możecie licytować. Jedyne, co musicie zrobić, to w linkaczach macie wszystko, więc tam będą wszystkie aukcje. Jedna aukcja będzie podwójna, w sensie dwie rzeczy będą, a do reszty no to zaraz przejdziemy i powiem Wam dokładnie, co, gdzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek od razu mówię, że wszystkie aukcje są od złotówki, więc to nie jest tak, że ustalam sobie jakąś minimalną kwotę za daną rzecz. Jedyne, co leży po Waszej stronie, to po prostu aukcja. Ja się zrzekam tutaj z wysyłania, znaczy z opłat za wysyłkę. Wyślę Wam to z tak normalnie. Natomiast od razu mówię, że nie wysyłam za granicę, więc starajcie się kupować z Polski. Także dobra, moi drodzy, słuchajcie, to będzie, nie będzie długi filmik, ja Wam tylko powiem co, jak, więcej informacji będziecie mieli na stronie aukcji. I słuchajcie, myślę, że zaczniemy po kolei. Pierwszą rzeczą, którą oddaję, to jest ten otóż to zegarek. To jest zegarek z Marvela. On jest, słuchajcie, 3D, zwykły, na baterie, trzy hologramy są. Nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć. Natomiast jest Iron Man, Kapitan Ameryka i Hulk, więc taki zegareczek ląduje na aukcji. To jest number uno. Więc ja bym to sobie tutaj gdzieś odłożył. Słuchajcie, kolejną rzeczą, tak jak już mówię, to są rzeczy, które ja już mam podobne, więc nie są mi totalnie potrzebne. To jest, słuchajcie, ten zestaw, który był w którymś bodajże chyba Pixelboxie i to jest zestaw do pokera z Jokerem. Tutaj zaraz Wam dokładnie pokażę, co i jak w skład zestawu wchodzi. 120 tych takich, wiecie, żetoników, jeden dealer, jedna paczka kart i tak dalej, no i jakieś instrukcje. Także to jest, słuchajcie, wszystko sygnowane DC, więc tutaj jak widzicie wszystko jest jeszcze zapakowane, ładnie, pięknie, ślicznie, więc jeżeli ktoś lubi grać w Jokera, jeżeli ktoś lubi grać w pokera, no tak, to wszystko tutaj jest. To jest lekko, delikatnie odtworzone, ale to wiecie, tutaj swoją drogą. Aczkolwiek wszystko jest nowe, nigdy praktycznie nie użyte. Wiem, że pytaliście się mnie też odnośnie koszulek, że chcielibyście niektóre koszuleczki, ale no niestety wszystkie koszulki już są ponoszone trochę, więc no nie będę tutaj wystawiać rzeczy, które nosiłem, już nie przesadzajmy. Dobra, kolejna rzecz i tutaj nad tym troszeczkę ubolewam, ale ja mam swoją i tak torbę. Słuchajcie, to jest ten plecak, to jest plecak z DC Comics. On jest, powiem Wam szczerze, dosyć obszerny, dosyć duży, więc taki do szkoły czy gdzieś jak najbardziej. Jest nawet jeszcze metka, więc tutaj słuchajcie, wszystko jest. Więc to oczywiście też oddaję. Kolejną rzeczą też jest coś, co już pewnie widzieliście i to jest, słuchajcie, zestaw gotowania, czyli to jest rękawiczka i fartuszek, tylko że on jest trochę zakurzony niestety, ale wytrzepię go spokojnie. To jest, słuchajcie, też fartuch z Gry o Tron i teraz zastrzelcie mnie, nie powiem Wam dokładnie z jakiej tam familii czy coś, ale wydaje mi się, że to są chyba ci Targaryenowie czy coś w tym stylu, więc taki fartuszek, słuchajcie, z rękawicą kuchenną, nigdy nie używany, no nie będę ukrywać, że trochę zakurzony, ale to spokojnie, się wyczepię i będzie git, bo leżało i kot się do tego dorwał niestety. Kolejnymi rzeczami, słuchajcie, są dwa szaliki.
Pierwszy z nich jest to szalik z Avengersów, niebieski. On ma tutaj, słuchajcie, pełne logo Avengers. Jest jeszcze nawet cała metka nieotwierane. Drugą rzeczą jest, słuchajcie, też to, o co prosiliście, bo ja się was zapytałem, co byście chcieli. I to jest, słuchajcie, szalik z Slytherinu z Harry'ego Pottera. Oczywiście z Harry'ego Pottera to nie będzie koniec rzeczy, natomiast jest szaliczek dwustronny, idealny na zimę, także dwa szaliki, słuchajcie, oddaję. Więc mam nadzieję, że ktoś się na to skusi, bo wiem, że było sporo chętnych. Kolejna rzecz to są, słuchajcie, dwa portfele, bo ja mam swój, więc są mi one totalnie zbędne i niepotrzebne. Pierwszy z nich to jest portfel z Resident Evil'a i to jest Umbrella. Przyznam się szczerze, że nie grałem, więc nie wiem. Natomiast wygląda on w ten sposób. Jest pojemny, ma, słuchajcie, wszystkie kieszonki na monetę, na gotówkę, na karty. Tak samo jak drugi portfel, który oddaję, i to jest z Team Rocket, z Pokémonów oczywiście. Też ma dokładnie wszystko to, co portfel mieć powinien, więc te dwa portfele, słuchajcie, oddaję. No i ostatnią rzecz, którą oddaję, i to jest ta rzecz, która też bardzo, bardzo, bardzo chcieliście, do której dołączam to. To jest, słuchajcie, notes z Harry'ego Pottera. Nic w nim nie było pisane, także idealny do szkoły czy w inne miejsca. Jak chcecie, to chcecie. To jest chyba z więzienia Azkabanu bodajże, tak mi się wydaje, albo po prostu jest, ale w każdym razie Harry Potter. I moi drodzy, coś, na co wszyscy czekali, czyli oddaję mojego patronusa trójwymiarowego. Myślę, że będziecie widzieć, tylko że powiem wam szczerze, że on się znacznie lepiej prezentuje na ścianie niż tutaj w obiektywie aparatu. No bo jak wiecie, aparat ma swoje odświeżanie, czy klatki na sekundę, i niestety hologramy trochę dziwnie przeskakują, dlatego tego tak, aż tak dobrze nie będzie widać. Także moi drodzy, ja wiem, że to jest wszystko pokurzone trochę, ja to ogarnę na spokojnie, ale wiecie, no tak jak mówię, wszystko gdzieś tam leżało, kurzyło się, a wiem też, że wiecie, można to oddać, ktoś to kupi, mam nadzieję, że kupicie, bo słuchajcie, cel jest bardzo szczytny, fajne rzeczy są, wiem, że bardzo często, gdy były te pixelboxy i woodboxy, wszystkie to się pytaliście, więc mam wielką nadzieję, że coś zakupicie. I słuchajcie, teraz jeszcze tak, przy każdej aukcji będzie też mała notka, informacja, jeżeli chcecie zdjęcie z moim autografem, to po prostu, jeżeli wygracie aukcję, płacicie, musicie dopisać dla kogo i ile ewentualnie autografów, to ja wtedy się postaram, natomiast wszystko będziecie mieli oczywiście w opisie aukcji. No i co? Aukcje są już dostępne, a jeżeli nie są dostępne wszystkie, chociaż nie, będą dostępne wszystkie, bo ja to zmontuję i od razu zabiorę się tutaj też za zrobienie zdjęć zaraz, żeby to wszystko jakoś ładnie wyglądało. Także moi drodzy, mam nadzieję, że cel wam się podoba, jest szczytny. No i co? Mam nadzieję, że coś kupicie, coś uda wam się wylosować. Tak jak już mówiłem, wszystko jest od złotówki, więc za tyle, ile wylicytujecie, za tyle dostaniecie. Natomiast wszystko idzie na rzecz Fundacji WOŚP. Także cóż, nie będę tutaj zbytnio długo przedłużać. Linki wszystkie macie w opisie, także dajcie znać i proszę was też udostępnijcie to znajomym. Dajcie im znać, że coś takiego jest, bo może ktoś z was, z waszych znajomych właśnie jest, nie wiem, fanem Harry'ego Pottera, Pokémonów, potrzebuje szalik, plecak z DC Comics i myślę, że na pewno coś dla siebie znajdzie, a cel jest szczytny. Także ja idę to trzepać teraz, bo to jest wszystko trochę zakurzone, ale będzie je w jak najbardziej dobrej formie. Także moi drodzy, ja wam za dzisiaj dziękuję, wpadajcie na aukcję, udostępniajcie, mówcie wszystkim i co? No i to tyle. Także ja wam dziękuję, mam wielką nadzieję, że wam się podoba. Dajcie znać, co byście chcieli, ewentualnie, jeżeli uda wam się wylicytować, dać znać. No, a ja co? Idę ogarniać, także dziękuję wam za dzisiaj. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć, papa, i pamiętajcie, że cel jest szczytny, więc do dzieła. Linki w opisie. Papa. Pa.